Bardzo serdecznie witamy na Orawie autorkę książki Franka, panią Marię Frycz-Zoltek. To jest jej debiut pisarski. I serdecznie również witamy pana Jana Żółtka. Będziemy dzisiaj rozmawiać o pięknej, fascynującej książce Franka i bardzo proszę powiedzieć o inspiracji. Dlaczego i w jaki sposób powstała ta książka? Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj na Orawie. Dziękuję mojemu wydawcy i dziękuję też prowadzącemu panu Kowalczykowi. Ja się nazywam Marysia Frycz-Żółtek i napisałam faktycznie tutaj obecną Frankę. Do napisania książki Franka zainspirowały mnie trzy powody. Pierwszym powodem jest spełnianie marzeń przez dzieci. Drugim powodem jest ochrona środowiska oraz natury. I trzecim powodem jest połączenie tradycji z nowoczesnością. To są te główne trzy powody, dlaczego napisałam tą książkę. Po rozmowie z moim teściem, Janem Żółtkiem, doszłam do wniosku, że postacią taką historyczną i w ogóle postacią niesamowitą jest Bulajnda i postanowiłam tą postać podkreślić w mojej książce. Dlatego, że uważam, że Bulajnda bardzo dużo dobrego zrobił dla Zagórzan i był osobą, która uratowała nie tylko ludzi, ale niektóre też zwierzęta na tamte czasy, czyli w XIX wieku. Tak, rzeczywiście to, co moja synowa Marysia tutaj powiedziała, potwierdzam. Witam serdecznie. Pierwszy raz jestem w tym domu właśnie waszym tutaj w Lipnicy i miło mi będzie tutaj podkreślić rolę Bulajndy, mojego praprzodka. A to, że jestem wychowany w legendzie, prawda, Bulajndy, przez to, że moja babcia pochodzi z Lubomierza i mój ojciec wychowywał się przez wiele, wiele lat właśnie w Lubomierzu, jako że mój dziadek zginął w lesie, babcia wyszła drugi raz za mąż, no i z drugiego małżeństwa miała dzieci, dlatego mój ojciec i dwóch stryjów babcia zaniosła tam do Lubomierza, oni się tam wychowywali. Pamiętam, że babcia opowiadała właśnie o Bulajndzie, a miała 12 lat, kiedy Bulajnda zmarł. Ojciec go nie pamięta, bo ojciec 25 roku, ale on też żył w tej legendzie i, bo to jest osoba historyczna, ale bardzo opleciona legendą. Tak jak ja wiem, tymi różnymi opowiadaniami, ja tym żyłem, słuchałem. Ta legenda trwała aż do lat późnych 70., prawie 80., kiedy, bo babcia zmarła w roku 80. Ona zresztą zachowała gwarę zagórzańską do śmierci. Nawet kiedyś, że tak powiem, przedrzeźniano ją u nas w Lasku na Podhalu, prawda, bo nie byli przyzwyczajeni do tego typu gwary. Ja nawet tą gwarę znam, to przez właśnie babcię. Ojciec już tak mówił pół na pół gwarą podhalańską i zagórzańską, znał jedną i drugą, ale głównie babcia. Więc jeździłem też do Lubomierza, tam się dowiadywałem jeszcze więcej tych legendarnych, prawda, bo ja podkreślam legenda. Dlaczego? Bo fakty historyczne później niektórzy ludzie przeobrażali, coś dodawali, upiększali, czasem ujmowali z tego i tak się stworzyła o nim legenda na podstawie pewnych faktów. Mnie to bardzo inspirowało. Do dnia dzisiejszego ja przemyśluję, jak to mogło być. To na pewno był fenomenalny człowiek. Kiedyś w Chicago na takim spotkaniu w domu Podhalan ja podkreśliłem, że Bulajnda, bo to był bez mała rówieśnik Sabały, troszkę młodszy od Sabały i on miał taką samą rolę jak Sabała tutaj w Tatrach, on miał w Gorcach, tylko że Gorce w tamtym czasie w Lubomierzu, tam nawet drogi nie było. Mój ojciec jeszcze do lat końca 60. to takimi wąwozami tam jeździli, prawda, nie było porządnej drogi, więc tego człowieka nie mogli wtedy odkryć.
Sabałę można było, bo cała elita polska, nawet zagraniczna, przyjeżdżała, prawda, do w Tatry, do Zakopanego i miało kto, a tam nie miał kto odkryć. Dopiero w latach 70., 80. zaczęły media, prawda, się dopytywać o Bulandę, spisywać, bo mi rodzina mówiła, że często przyjeżdżali i zbierali wiadomości o tym człowieku. Nawet akurat nie mam tu tego wiersza, ale Florek Skupień napisał też wiersz, któremu może częściowo poświęcił właśnie Bulandzie i tam jest wpleciony. Proszę króciutko dla naszych widzów, bo pewno nie znają tej postaci na Orawie. Co takiego jest fascynującego w tej legendzie? W tej legendzie jest to podkreślenie, że ten człowiek musiał mieć fenomenalną pamięć, skoro poszedł, prawda, taką drogę daleką, tam się spotkał z tym, jakby go nazwać, wróżbikiem, szamanem, mówili czarownikiem i tak dalej. On to wszystko spisał, nie spisał, on to zapamiętał, przyniósł, dostał tą księgę, prawda? I trudno mi to powiedzieć, czarów. Ja myślę, że on tego nie brał na serio, czarów. On był doskonałym psychologiem, który wykorzystywał te wiadomości, leczył ludzi, pomagał ludziom, ba, nawet bał się, żeby ktoś nie używał tego w złym celu, żeby był dobry skutek, pomagał ludziom w każdym wypadku, nie chciał zaszkodzić. I to obrastało, tam różne są legendy, jak to tam bacował, jak ukradli mu owce, któryś z juhasów położył kożuch, bił, to mi ojciec opowiadał, bił ciupagą czy kulą, bił w kożuch, a ten, który ukradł, prawda, płakał, krzyczał, bo go bolało. Takich przykładów wiem i znam wiele, tam jak w Lubomierzu na moście podobno też kobieta przechodziła, jakaś kobieta, która coś tam szkodziła, Bulanda, i spadło z niej całe odzienie, z tej kobiety koło mostu. Takie różne historie tam były związane, ale ja dlatego podkreślam legendę w połączeniu z faktami autentycznymi. Wiem, że nawet w roku 70, bodaj piąty, w każdym razie w połowie lat 70, ludzie przyjeżdżali do mojej babci do lasku, bo liczyli na to, że babcia zna wiedzę, zna tą tajemną wiedzę. Babcia już była taka słabowita, w każdym razie jeden z takich gazdów, gospodarzy tam, nie pamiętam z której wioski, z Zagóry przyjął, żeby, bo mu krowy nie dają mleka. No, babcia nie pojechała, nie wiem, czy ona po prostu nie chciała, czy była słaba, posłała dziadka. Dziadek był chętny, pojechał tam, te krowy, przyjechał z powrotem, bił kapeluszem zły i pytamy się, czemu? A on mówi tak, bo ten dziad gada, krowy po kolana w gnoju stoją, to jakże mu mleko dadzą, mówi. Więc, ale ta legenda trwała, prawda, że ona potrafi i tak dalej. Wiem, że jak ojciec szedł z owcami na bacówkę, to babcia okadzała owce, ona znała wszystkie zioła, wiedziała, które zbierać, wiedziała święcone, jak się święciło pokarmy na Wielkanoc, ona zbierała, robiła z tego tak zwane święcone i zadawała krowom bydłu, jak było chore. Ona pewne rzeczy znała, tylko że ja tego nie brałem jako jakieś tajemną wiedzę. Ja bardziej to traktowałem jako taką wiedzę psychologiczną i paramedyczną. Może tak bym to nazwał. Pytanie do autorki, naszej bohaterki dzisiejszego spotkania. Powiedziała pani, że jednym z pomysłów było połączenie tradycji, historii z nowoczesnością. Na czym polega się to połączenie w tej książce? Franka ma 11 lat, prawda? Więc tutaj to jest najważniejszą postacią w książce. I chciałam pokazać tą dziewczynkę jako też niezwykłą postać, przez to, że ona dziedziczy te niezwykłe swoje moce po Bulandzie, czyli tutaj postaci historycznej.
I to jest jedna rzecz. Następną rzeczą jest fakt, że główną bohaterką jest dziewczynka, nie chłopiec, prawda? Czyli tutaj ja się zwracam jako autorka do jednak już takiej feministycznej, można powiedzieć, nowoczesnej części społeczności, tutaj dziewczynek, ponieważ chcę pokazać, że my, kobiety, my dziewczynki, faktycznie jesteśmy superbohaterkami i możemy być tymi superbohaterkami, pomimo tego, że są wokół nas mężczyźni czy chłopcy, to my również możemy osiągać dużo różnych rzeczy w życiu. Więc to jest kolejna sprawa. Dalej. Franka, oprócz tego, że jeździ na nartach, jest w późniejszym czasie maszerką. A dokładnie trenuje skijuring. Więc to jest skijuringu wcześniej nie było w Polsce. Nie był znowu może aż tak reklamowany, natomiast rozpowszechniony, tak. Natomiast mi zależało, żeby pokazać, że są różne formy aktywności. Nie musi to być tylko jazda na nartach, nie musi być to akurat też tylko maszerstwo, ale może być właśnie na przykład skijuring, czyli połączenie jazdy na nartach z biegiem ze swoim psem. Akurat w książce występuje pies husky, więc to jest jeszcze kolejny dowód na to, jak wchodzi ta nowoczesność do tej tradycji, prawda? Dawniej nie było dyskusji między dziećmi a rodzicami na temat spełniania marzeń. I nasza główna bohaterka dyskutuje ze swoimi dziadkami na temat tego, co ona chce osiągnąć w życiu. Myślę, że to jest też kolejna taki dowód na to, że nasze już dzieci w XXI wieku, one faktycznie dyskutują z rodzicami, kłócą się czasami z rodzicami to, co oni chcą osiągnąć. Ale ja nie uważam wcale, że to jest coś złego, dlatego że każdy człowiek ma prawo do osiągania swoich marzeń. No, książka ta skierowana, jak już pani powiedziała, jest do dzieci, do młodzieży i nie tylko z Podhala, z Orawy, z Gór, ale myślę, że z całej Polski. Dlaczego warto, co dziecko wyniesie z tej książki? Dlaczego pani by zachęciła dzieci, aby sięgnęły do tej ciekawej powieści? Myślę, że tak. Pierwszy powód już podałam, czyli spełnianie marzeń. Dzieci powinny wiedzieć o tym już od wczesnych lat, że jeżeli chcą osiągnąć sukces, to mogą to zrobić, ale poprzez ciężką pracę. Czyli jeżeli rodzice chcą rozmawiać ze swoimi dziećmi na temat, co dzieci w przyszłości chciałyby zrobić, to poprzez pokazanie życia albo fragmentu życia Franki można przedyskutować tą sprawę ze swoimi dziećmi. Więc dlatego ja uważam, że pod tym względem jest to istotne, dlatego że czasami w tym pędzie życia my zapominamy o tym, że czas tak bardzo szybko ucieka, jeżeli my rodzice czy nauczyciele chcemy, żeby nasze młode pokolenie coś osiągało w życiu, to trzeba to jednak zacząć wcześniej, bo potem może się okazać, że na pewne sporty na przykład już jest za późno. Czy to jest jazda na nartach, czy to jest gra w tenisa. Przykład jest na przykład Iggy Świątek, która jednak rozpoczęła trenowanie swojego sportu bardzo wcześnie. Więc to jest ten pierwszy powód, dlaczego uważam, że tak powinno się przeczytać moją książkę. Drugim powodem jest natura. Ja tutaj bardzo podkreśliłam w mojej książce rolę psa Toga, który był bardzo źle traktowany przez swoją pierwszą rodzinę i później poznaje Frankę i jest ten pokazany kontrast między pozytywnym a negatywnym modelem traktowania zwierząt. I tak, uważam, że należy o tym w ogóle rozmawiać w Polsce i w ogóle w szkołach na temat złego traktowania zwierząt, dlatego że jeżeli my o tym nie będziemy rozmawiać, jeszcze raz podkreślę, od dziecka,
czyli od tego początku, to w tym momencie my źle wychowujemy kolejne pokolenia naszego społeczeństwa, a zwierzęta na to nie zasługują. Zwierzęta zasługują na to, żeby być traktowane humanitarnie. I to był ten drugi powód, dlaczego uważam, że tak, dzieci powinny przeczytać moją książkę. A trzecia sprawa, którą podkreśliłam w mojej książce, to jest to zachowanie tej tradycji i duma z tego, kim jesteśmy. Franka jest potomkinią Bulańdy, a Bulańda to jest postać, tak jak już tutaj podkreślał mój teść, to jest postać historyczna, która mówi w Gwarze Zagórzańskiej w tej książce. Ja to specjalnie zrobiłam po to, żeby te grupy etniczne nasze tutaj, czy Zagórzanie, czy Podhalanie, czy też inne, czy Orawianie, żeby byli dumni z tego, że pomimo tego, że jesteśmy w XXI wieku, pomimo tego, że idzie ten postęp w każdym domostwie czy w każdym gospodarstwie, jest ta technologia, to jednak zachowujmy tą tradycję, zachowujmy tą namiastkę przeszłości po to, żeby łączyć przeszłość z teraźniejszością i z przyszłością. Bo jeżeli my tego nie będziemy kontynuować teraz, to następne pokolenia już nie będą mówić ani mową zagórzańską, ani mową orawską, ani mową podhalańską. Dziękuję bardzo. Zachęcam naszych czytelników, naszych widzów do sięgnięcia po tę książkę Franka pani Marii Frycz-Zoltek. Ja bardzo dziękuję za gościnę tutaj na Orawie. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie tutaj do Centrum Kultury na Orawie. Jestem po raz pierwszy na Orawie, bo bywałem wielokrotnie, ale tutaj w centrum jestem po raz pierwszy. Miło mi jest to, że mogłem przybliżyć właśnie tego mojego przodka Bulandę. Bace, bo podkreślano, to był jeden z największych baców podhalańskich, zagórzańskich, gorczańskich, nazwijmy to tak, gorczańskich, na Jaworzynie Kamienieckiej. Tam on wybudował kaplicę. Ta kaplica jest do dnia dzisiejszego. To już jest nie w rękach prywatnych, tylko w rękach państwowych w tej chwili. To była ogromna polana. Tam mój ojciec pasał. Też już oczywiście w latach przed II wojną światową jako chłopiec. Więc ja tam też bywałem na tej polanie. To ogromna polana. I to jest oplecione właśnie najwięcej na tej Jaworzynie. Jakby, bo on tam się skupiało, jego życie. On tam pasał owce, kozy. To był najsłynniejszy baca gorczański, powiedzmy tak. I tą kaplicę właśnie wybudował. O, jeszcze jeden wątek bym powiedział, że kiedy się urodził Józef Zapała, ksiądz, on mu przepowiedział w czasie po urodzeniu, przepowiedział, że zostanie księdzem. W 1900 roku się urodził, to mu przepowiedział, więc miał jakiś zmysł, prawda, i to jest prawdą. To nie jest legenda, tylko to jest prawda. To tyle. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Tak, właśnie wartością tej książki jest ta postać Bulandy. Przyznam, mgliście znam tę postać, a lektura tej powieści pozwoliła mi przybliżyć, bo to, co pan powiedział, pasterstwo łączy nasze regiony, wszystkie karpackie, wszystkie. I to są nasze korzenie, to jest nasz początek, nasze źródło. Także dziękuję autorce, że tak w piękny sposób przybliżyła tę postać. No i wniosłem do literatury współczesnej, bo chyba ona była trochę zapomniana. Tak? No na pewno. Ja tutaj jeszcze dodam, bo zapomniałam dodać, że bardzo dużo próbowałam wplatać tej symboliki podhalańskiej do mojej książki. I te osoby, które znają się na tym, to mam nadzieję, że będą miały taki smaczek etnograficzny, że właśnie próbowałam dodawać, gdzie tylko mogłam, pewne takie tradycje, pewną właśnie taką głębię, tą związaną z Bulańdą. Bardzo dziękuję.